Michał Karnowski, dzień dobry. Witam w pierwszym spotkaniu w studiu telewizyjnym w polsce.pl. Witam gościa wyjątkowego, panią premier Beata Szydło. Panią premier Beata Szydło, pierwszy gość, dzień dobry, pani premier. Dzień dobry, witam Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że znalazła pani dla nas czas. I pierwsze pytanie, niestety smutne znowu i dotyczące wydarzeń tragicznych. Znów w nocy zamach w Londynie, tym razem furgonetka wjechała w grupę muzułmanów wracających z meczetu, z modłów. Wiemy, że trwa ramadan. No można powiedzieć, że spirala śmierci się nakręca, że te społeczeństwa rozedrgane taką zmianą struktury społecznej, masową imigracją, zderzeniem kultur wyraźnie sobie z tym nie radzą. A pani komentarz do tego wydarzenia? No, przede wszystkim trzeba złożyć wyrazy współczucia tym wszystkim, którzy stracili swoich bliskich i e, również mieć nadzieję, że ci, którzy ucierpieli są w szpitalach, powrócą do zdrowia. To jest oczywiście ranie. to jest po raz kolejny bestialski zamach na życie niewinnych ludzi. Spirala śmierci się nakręca, y, spirala nienawiści się nakręca i myślę, że w tej chwili odpowiedzialnością wszystkich polityków jest po prostu to powstrzymać. Jak to zrobić? Bo oczywiście najłatwiej jest y, o tym mówić, ale najtrudniej jest y, y, zrobić coś, co powstrzyma. To szaleństwo. I jak to zrobić, w jaki sposób, jak dotrzeć do tych ludzi, jak zatrzymać te ataki agresji. Ja obawiam się, że my jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy będziemy wstrząsani takimi informacjami. To jest rzeczywiście niepokojące, że szczególnie Londyn jest w tej chwili miejscem, w którym praktycznie rzecz biorąc w przeciągu kilku tygodni mamy kolejny atak. Ale jest to niestety również i wynik tego, że nieodpowiedzialna polityka. Prowadzona przez wiele lat, doprowadziła do tego, że ludzie, w tej chwili ci, którzy przyjechali do Europy, czy mieszkają w Europie już przez kolejne pokolenie, ale pozostawieni trochę sami sobie, nie mają tego zakorzenienia, nie mają też wizji swojej przyszłości. A może to jest pani premier tak? że to się po prostu nie da złożyć. Znaczy poza Stanami Zjednoczonymi chyba nie ma społeczeństwa, które by to tak przyjmowało miękko, ale Stany Zjednoczone to jest trochę też inny model imigracyjny. Czy to nie, nie jest jakaś, jakieś, jakieś, nie powinno nas prowadzić do wniosku, no, że to się po prostu nie da skleić dwóch, czy to za, za daleko idziemy? To jest niezwykle trudne, dlatego że ci, którzy uważają, że właśnie zderzenie kultur i cywilizacji takie proste przełożenie, że Taka wielka liczba ludzi, którzy przyjeżdżają z innej kultury, z innego świata, wtopi się w naszą rzeczywistość, przyjmie naszą kulturę i przyjmie nasz styl życia, są po prostu naiwni, tak Ale się czy nie to stanie. To znaczy, że naiwni są, naiwni są ludzie w Brukseli, naiwni, naiwni są ludzie w Paryżu, władze, establishment, elity, media, rządzący. W Berlinie, którzy właśnie mówią, że to się to zadziała, że politycy, to są jakieś incydenty po drodze. Politycy popełnili pierwszy podstawowy błąd, taki, iż doprowadzili, dopuścili do tego, że wojna, tak silna i tak mocna wojna, wojna niosąca spustoszenie, wyniszcza w tej chwili. Państwa, które nie dają szansy swoim obywatelom na spokojne życie. No i oni mówią I drugi to pomóżmy, no to pomóżmy. mówią, pomóżmy, rozbudzili nadzieję na to, że oto w Europie będzie można spokojnie i godnie żyć. I trzeci błąd, który został popełniony, nie zapanowano i nie przewidziano nad skutkami tego, co się może wydarzyć. Przecież my słyszymy również o tym, że kolejna fala migrantów stoi już u bramy Europy, kolejni ludzie, chcą tutaj przyjechać, szukać tutaj mówi swojego miejsca na świecie. się wczoraj, słyszałem o raporcie, który mówi, że 100 milionów Afrykańczyków może się w najbliższych dekadach wybrać do Europy. No tworzenie iluzji tym ludziom, iż tutaj przyjadą i będą spokojnie żyli a na takich samych zasadach i w taki sam sposób jak dotychczas w swoich państwach jest po prostu nieuczciwe wobec nich. I z drugiej strony politycy zbyt pochopnie, moim zdaniem chcąc też jak gdyby ukoić własne sumienie, podjęli decyzję taką oto prostą. Przyjmijmy, relokujmy, na siłę przesujmy tych ludzi z jednego miejsca na drugie i w ten sposób załatwiamy problem problem nie zostanie załatwiony dlatego polski rząd mówi o tym od momentu kiedy myśmy przejęli władzę bardzo wyraźnie i bardzo prosto i bardzo jasno trzeba pomagać tym ludziom trzeba stworzyć normalne warunki normalnego życia ale to trzeba robić u nich tam gdzie mieszkają bo nie da się wszystkich przenieść w taki spokojny sposób w inne miejsce i stworzyć im normalne warunki do życia pani mówi wszyscy a niektórzy mówią na, także księża biskupi to kom korytarze humanitarne, to nie wszyscy, tylko najbardziej potrzebujący, leczenie i potem powrót. Korterze humanitarne są oczywiście pewną propozycją, którą można rozważyć. My to robimy. My to robimy, dlatego ja również spotkałam się z Nuncjuszem, rozmawialiśmy na ten temat i on sam poprosił nas po prostu o możliwość rozważenia dialogu na ten temat. Zastanawiamy się, czy to jest akurat ten sposób, który pomoże faktycznie ludziom, czy też nie lepiej, tak jak w tej chwili robi to Polska, pomaga tam na miejscu, kiedy my angażujemy się w niesienie pomocy medycznej, nie tylko doposażamy szpitale, nie tylko budujemy szpitale, ale również zakupujemy protezy, leczymy dzieci, leczymy dorosłych. To jest, kilkadziesiąt, dorosłych. Milionów to jest kilkadziesiąt milionów, to jest oczywiście również pomoc finansowa, którą w ramach instrumentu tureckiego przeznaczamy, więc z roku na rok ta pomoc będzie rosła. Dobrze, bo... pani premier, ale ta analiza związana z Korytarzami humanitarnymi, w jak, do jakichś wniosków już prowadzi? Tak, nie? My, my jesteśmy na razie na etapie rzeczywiście rozpoznawania tych możliwości i przede wszystkim jeżeli chodzi o korytarze, no może łatwiej tam szpital postawić. Jeżeli właśnie chodzi o korytarze humanitarne, to trzeba przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie łatwiej postawić szpital tam na miejscu i przeznaczyć te środki tam na miejscu. Z wyliczeń, które już posiadamy, wynika, że jesteśmy więcej osób w stanie wyleczyć i zabezpieczyć, jeżeli ta pomoc jest zniesiona na miejscu, niż jeżeli te osoby muszą być przeniesione tutaj, przewiezione do Polski i tutaj jest im udzielane. Na pomoc. Dlatego, tak jak powiedziałam, taka decyzja musi być przede wszystkim dyktowana dobrem tych pacjentów, tych ludzi, którzy będą tą pomoc otrzymywali. Jeżeli jesteśmy w stanie większą ilość osób wspierać. Przeznaczając te pieniądze na miejscu, tam budując szpitale, tam doposażając to, w moim przekonaniu po prostu lepiej jest wykonywać to w ten Przekonanie, sposób. Przekonanie, analizy, <laughs> o tym rozmawiamy, a Bruksela mówi, jeżeli nie przyjmiecie, to znaczy, że łamiecie <laughs> unijną praworządność, jeśli mechanizm relokacyjny u was nie zadziała, w tle kary finansowe, także sankcje jakieś związane z funduszami unijnymi, poważna sprawa. Poważne straszenie, ale to jest też takie straszenie, które przynosi skutek odwrotny, dlatego że przede wszystkim doprowadza do tego, że nie ma jedności w Unii Europejskiej i jest próba podzielenia państw na te, które są, jeżeli mają odwagę mówić, że coś nie działa i trzeba to zmienić, to zamiast zastanowić się nad tą propozycją i o tym dyskutować, no to komisarz przewodniczący Juncker mówi, to my was teraz ukażemy. I ukażą, spokojnie, to nie jest takie proste. Po drugie, my oczywiście będziemy się odwoływać, nie jesteśmy sami. Ja mam prostą odpowiedź na takie argumenty. Przecież ten mechanizm nie działa. Bo żadne z państw nie wywiązało się z tych decyzji, z tych zobowiązań, które zostały podjęte. No tak, ale ja pani premier w takim razie powiem, że wydaje nam się, jak to analizowaliśmy w naszej redakcji, że myślenie jest takie: oni wiedzą, że na razie nie działa, jeżeli chodzi o skalę zobowiązań czy możliwych narzuceń, bo przecież to będzie potem stały mechanizm najprawdopodobniej, ale właśnie chcą wdrożyć mechanizm, bo jak się przyjmie 100 albo 12, jak niektóre państwa. To potem już nie można się cofnąć i powiedzieć, nam się ten mechanizm nie podoba. Potem presja się przenosi na liczbę. Oczywiście tak i w tej chwili można sobie zadać pytanie o co chodzi w tym no wszystkim właśnie. dlatego że jeżeli ja słyszę no to dla świętego spokoju przyjmijcie 10 czy 12 bo są państwa które tak zrobiły Częste głosy I, Nawet i to już i to już zamknie sprawę to ja y, stawiam pytanie takie czy chodzi nam o to żeby ludziom pomóc czy o to żebyśmy uspokoi udawali że pomagamy że przyjmiemy 12 i zamykamy sprawy bo y, y, zgadza się by, będzie Bruksela, Zadowolone. Przecież nie o to chodzi. Wymyślono, przyjęto zobowiązanie do przeprowadzenia operacji, która się nie sprawdza. I teraz jeżeli ten mechanizm nie działa, bo ja sobie nie wyobrażam, że nawet jeżeli przywieziemy do Polski, przyjmiemy w Polsce pewną liczbę uchodźców, to, co mamy ich na siłę tutaj zatrzymać, gdzieś mamy doprowadzić do tego, że ci ludzie będą w zamkniętym miejscu mieszkali. No bo do tego by się to sprowadzało, dlatego że oni nie chcą tutaj przebywać, tylko oni chcą pojechać dalej. Ich miejsce, to, do którego jechali do Europy, nie jest w Polsce. No tak, tylko teraz pani premier używa argumentu praktycznego. A na przykład yy, przemawiając w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz, powiedziała pani to w dzisiejszych, to doświadczenie Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach jest wielką lekcją tego, że trzeba uczynić wszystko, by ochronić bezpieczeństwo i życie swoich obywateli. Czyli to był argument z nieco innej kategorii, bardziej generalnej. Czy pani dzisiaj by te słowa powtórzyła? Ja przede wszystkim muszę tutaj sprostować, że absolutnie te słowa nie mogą być związane z migrantami. Wszyscy powiązali. A, yy, to jest właśnie yy, Dowód na to, w jaki sposób próbuje w tej chwili i w jaki sposób manipulowane są słowa polityków prawa i sprawiedliwości, yy, polityków y, obozu rządowego. Wtedy, kiedy opozycja nie ma argumentów, to potrafi w, zmanipulować tak słowa, żeby, y, żeby stworzyć jakąś y, histerię. Ja przez, Róbar, nie opozycja, ja tylko media. Ja, ja, media to... ja przez dwa dni obserwowałam tę y, y, histerię. Postanowiłam nie zabierać głosu właśnie z szacunku dla miejsca, w którym byłam i w którym mówiłam o, również o bezpieczeństwie obywateli. Powtórzyłabym te słowa po raz kolejny, ale one absolutnie nie odnosiły się w żaden sposób oczywiście do kwestii migracji, nawet z kontekstu to nie wynikało. Myślę, że mówienie akurat w Auschwitz o. Ofiarach i o prawdzie historycznej jest potrzebne bezwzględnie. I również i o bezpieczeństwie w tym kontekście, że totalitaryzm, który doprowadził do tego, do tej tragedii, która nazywa się również Auschwitz jest powinien być wielką lekcją dla nas wszystkich. To, pani Premier, chciałam tu do końca zrozumieć. Te słowa nie odnosiły się do imigrantów i pani nie będzie komentowała absolutnie, tego w tym kontekście. Absolutnie nie będę tego komentowała w tym kontekście, dlatego że one nie odnosiły się do imigrantów. Ale przy okazji wy... Wyszła ważna rzecz na jaw. To znaczy, okazało się, jak bardzo niewielu ludzi ma świadomość, że Auschwitz było też miejscem kaźni Polaków i ten obóz został założony dla Polaków tak. pierwotnie. Oczywiście potem tam była fabryka śmierci, mordująca przede wszystkim niemiecka fabryka, mordująca Żydów. Ale przy okazji pobrzmiewały takie tony, że my, Polacy, nie mamy prawa i premier polskiego rządu nie ma prawa odczytywać, mm, nie ma prawa wyciągać wniosków z historii. No bo ja rozumiem, że może kanclerz Merkel pojechać do Auschwitz i powiedzieć: taki płynie wniosek z tego miejsca. Może przyjechać przewodniczący Parlamentu Europejskiego i tak powiedzieć, a premier polskiego rządu nie może, tak? No więc właśnie czas na Straszna ta, słabość Polski to... Wychodzi. Straszna słabość Polski wychodzi. Ale czas cza na to, żeby wreszcie mówić o prawdzie. Ja odkąd pamiętam, od kiedy zaangażowałam się w życie publiczne, jeszcze kiedyś w samorządzie właśnie i powiatu Święcimskiego i u siebie w gminie, starałam się włączyć w te działania, które miały doprowadzić do tego, byśmy upamiętnili wreszcie również w Oświęcimiu, żeby powstało miejsce, w którym upamiętnilibyśmy mieszkańców, tych, którzy nieśli pomoc więźniom. I tak się w tej chwili dzieje. Jestem ogromnie wdzięczna i staroście oświęcimskiemu, panu Zbyszkowi Starcowi i panu ministrowi, premierowi Piotrowi Glińskiemu, że zdecydowali się na podpisanie aktu intencyjnego i założenie i takie muzeum powstanie, oczywiście nie na terenie Auschwitz, ale poza tym terenem, niedaleko, i będzie upamiętnieniem, pięknym upamiętnieniem losów tej ziemi. Ja jestem stamtąd. Moje dzieciństwo upłynęło na tym, że praktycznie rzecz biorąc żyłam wśród opowieści, historii ludzi, którzy na co dzień naocznie widzieli tą ogromną tragedię. Jedni po prostu się bali i żyli z tym, i musieli z tym żyć, bo z ich okien było widać fabrykę śmierci w Auschwitz i mieli normalnie ludzki strach, tak jak to się dzieje. Inni starali się pomagać. Pamiętam historię ludzi, którzy przychodzili do nas, do mojej szkoły podstawowej, jako dziecko zawsze takie spotkania były z byłymi więźniami. I pamiętam pana, który opowiadał o tym, że tylko dlatego znalazł się w Auschwitz, że skończył gimnazjum. Takie to były czasy, takie to były, takie to były lata i o tym trzeba mówić i, i nie, nie trzeba się tego bać i trzeba mówić o więźniach pierwszego transportu, to byli Polacy i ta ogromna fabryka śmierci, w której ginęli Żydzi, w której ginęli Polacy, Rosjanie, Romowie, Francuski, podobus, kobiet, węgierki. które węgierki i to jest ogromna lekcja dla świata. Jeżeli my nie potrafimy tej, z tej lekcji wyciągnąć wniosków, ale też nie bać się mówić o prawdzie. To jesteśmy przede wszystkim, tej prawdy jesteśmy winni przede wszystkim tym, którzy w, w obozie Auschwitz zginęli. Ja z rozmysłem mówię cały czas Auschwitz i Birkenau i mówię o święcim, ponieważ nie zgadzam się na tym, aby mówiono, że obóz koncentracyjny było święcim. To był obóz Auschwitz, Oczywiście. to był niemiecki obóz. To jest studio telewizyjne w Polsce.pl na żywo. Gościem jest pani premier Beata Szydło. Pani premier, zmieniając temat, ale trochę nawiązując też do wątku, ja świadomie mówię mocno, pytam mocno terrorystycznego. Chciałbym zapytać, czy pani się nie obawia, że to, co robią tak zwani obywatele RP, doprowadzi wreszcie do jakiegoś aktu terrorystycznego, doprowadzi wreszcie do jakiegoś rozlewu krwi? Wydaje się, że to marzenie tam jest bardzo mocne. I czy rząd pani, tak jak pani mówi, zapewnia bezpieczeństwo Polakom, jeśli chodzi o zamachy terrorystyczne płynące z zewnątrz, w tej sprawie zda egzamin? Po, czy Polacy nie zasługują na to, duża grupa społeczeństwa, żeby móc w spokoju Czcić ofiary tragedii smoleńskiej, największej tragedii narodowej po 1945 roku. I czy to nie grozi aktem terroryzmu jakiegoś? Wczoraj byłam na Wawelu. <coughs> razem z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim był, jak co miesiąc, 18, spotkaliśmy się na Mszy Świętej i złożyliśmy wieńce na grobie pary prezydenckiej, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii. Po prostu się pomodliliśmy, pomilczeliśmy, tak jak to jest właśnie co miesiąc. Natomiast wjeżdżając na wzgórze wawelskie po raz kolejny, przywitali nas niestety agresywnie nastawieni ludzie, pełni nienawiści, wściekłości. Ja myślę, że wielu z nich nawet tak do końca chyba nie jest w stanie zrozumieć tego, że my chcemy się po prostu pomodlić, tak normalnie po ludzku pomodlić i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Yy, i, yy... To, co się dzieje 10 każdego miesiąca na krakowskim przedmieściu, ale to, co się dzieje również w mediach, nakręcanie nienawiści. Dobrym przykładem była również ta moja wypowiedź, o której przed chwilą rozmawialiśmy. To są fake gdzie, newsy. Gdzie są z niczego zrobione po prostu. Dokładnie ten fake news ma działać w ten sposób, że jest budowanie agresji, budowanie nienawiści, i w pewnym momencie już ta granica kompletnie jest zatracona. Postrzegam to zjawisko y, jako coraz bardziej y, niepokojące. Nie lekceważę go absolutnie, i uważam, że y, pewna granica została już przekroczona. Między innymi właśnie w czasie miesięcznie z 10 y, i również 18 No, Oni każdego byli zachwyceni, miesiąca. pani premier, tym, że, że była jakaś awantura, No i mówią: to przyjdźmy jeszcze w większej Tak, przyjdźmy liczbie. jeszcze no, raz, jeszcze pokażmy uderzimy. i mu Fraseniuka. ściągnęli, ściągnęli fraseniuka. Być może, że każdy kolejny miesiąc to będą kolejne pomysły. No i co z tym? Staramy, można się, zrobić? staramy się w ten sposób w tej chwili postępować, żeby oczywiście zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy biorą udział w miesięcznicach, żeby zabezpieczyć, nie lekceważymy żadnych informacji, które wpływają, również i do różnego rodzaju Odszrezę. anonimów. Które mówią? mają. Y, ostatnio też pojawiła się informacja, czytałam no w Newsweeku, prawda? Pojawiła się y, informacja o opis siedziby y, Prawa i Sprawiedliwości, czy jak gdyby Jak wejść od tyłu, nie tyłu niepostrzeżenie <coughs> y, różnego rodzaju agresywne anonimy. Ja również dostaję. Myślę, że każdy sposób. Myśli pani premier, że te środowiska szeroko listy. pojęte opozycyjne szykują jakiś rodzaj, bo prąd do tego, znaczy widać to wyraźnie, szykują jakiś rodzaj. Aktu, który można by uznać za akt terrorystyczny chcą tej krwi. Bo do tego pani wypowiedź jak rozumiem zmierza. To jest tak, że przy takich działaniach bardzo łatwo przekroczyć granice wtedy, kiedy z zwykłego aktu właśnie takiego pokazującego nienawiść, protestów, czy w tym przekonaniu tych osób. Zresztą aktu bardzo pozytywnego, bo ja rozumiem, że tak oni to odczytują, że protestowanie przeciwko um, upamiętnianiu rocznej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej dla tych ludzi oszałalałych nienawiścią wobec obozu rządzącego, no to jest działanie pozytywne. Oni tak to próbują pokazywać na zewnątrz, ale bardzo łatwo jest przekroczyć granicę. A czy chcą to zrobić, Pani zdaniem, Bo Pani powiedziała o tych donosach, anonimach. Rozumiem, że mnożą jeżeli się... Jest, rozumiem, że Pani ma wiedzę z, jest, także ze służb i mnożą się sygnały, że granica może zostać przekroczona. Jeżeli nie, jeżeli ciągle jest nakręcana ta spirala takiej nienawiści i takiego chaosu, budowanie właśnie tej narracji przeciwko, przeciwko nam, przeciwko premierowi Kaczyńskiemu, przeciwko politykom prawa i sprawiedliwości, przeciwko temu, co dzieje się w tej chwili w Polsce. No to trudno sobie wyobrazić, że ktoś to robi od tak po prostu. A kto to robi? No właśnie to jest dobre pytanie. Kto to robi i komu na tym zależy? Ja myślę, że tych środowisk, które zostały, których interesy zostały naruszone, jest tak, jest bardzo dużo. Są ci, którzy stracili wpływy, są ci, którzy stracili możliwość wpływania na rzeczywistość, a którzy czerpali z tej rzeczywistości dla siebie bardzo duże korzyści, nie przejmując się kompletnie ludźmi, nie przejmując się kompletnie Czyli Polską. Czyli chodzi o rządu tak naprawdę? W pewnym sensie myślę, że dochodzi, zresztą nawet nasze doświadczenia z grudnia 2016 roku pokazują, że takie myślenie, ażeby w ten sposób uprawiać politykę w Polsce niestety są. Wspomniała Pani o tych, którzy utracili korzyści. No, rozumiem, że dobra kolacja przy ośmiorniczkach dla niektórych jest warta grzechu, co brzmi w tym kontekście szczególnie. Mówię tutaj o tym, o tym jak ksiądz Sowaś został nagrany. Czy, czy w ogóle Pani uważa, że to dobrze, że ujawniono te taśmy i czy coś tam Panią zaskoczyło? te Rozmowy Usowy z księdzem Sową w roli głównej? To są taśmy, które pokazują w jaki sposób poprzednia władza traktowała Polskę, w jaki sposób traktowała państwo, w jaki sposób to państwo było przez nich wysysane, drenowane i praktycznie rzecz biorąc żadnych, żadnych hamulców, żadnych zahamowań. Wszystko można, nie ma żadnych granic, liczy się tylko kasa, liczą się własne kariery. To pokazuje oczywiście ten poziom już zupełnej degradacji polityków poprzedniego układu rządzącego. Historia księdza Sowy jest po prostu smutna, dlatego że jest kapłanem, jest księdzem i, i na pewno jest to również dla Kościoła po prostu bardzo, bardzo przykra sytuacja. Ale no cóż, ja mogę tylko powiedzieć, no nad nim należy ubolewać nad tym, co się, co, myśmy, co myśmy tam usłyszeli. Ale z innej strony też oczekuję, że sprawy, które już się toczą i które Wynikają również z tych poprzednich rządów, o których myśmy mówili w Audycie między innymi, no właśnie, będą, się, że nie? będą kończyły się wnioskami. Tych postępowań jest sporo. Ja często słyszę, że z audytu niewiele wyniknęło. To nie jest prawdą, ponieważ sprawy oczywiście zostały skierowane do prokuratury. Postępowania się toczą i, i służby również odpowiednio działają i Ty, tak to się musi toczyć. Pani premier, ale opozycja mówi tak, bo Pani mówi o tym. O tym nepotyzmie, o tym, o tym traktowaniu rzeczywiście Polski czy właściwie jako, jako łupu, to z tych taśm jednoznacznie wynika, ale opozycja mówi, y, nie jest za tych rządów inaczej. I mówią, pani Sadurska idzie do PZU, mówią, jest jakaś córka leśniczego, która ma zrobić karierę, pani śledzi te wydarzenia. I... Oczywiście, że śledzę i, że, i, i staram się cały czas przypominać moim kolegom, że podstawową sprawą, którą myśmy którą my musimy realizować i do tego się zobowiązaliśmy, że y, ta władza ma być inna również z tego powodu, że nie będziemy tolerować absolutnie że tego córka Leśniczego weret. zostanie wyjaśniona? To jest, bo to będzie wyjaśniona, to jest opozycyjne. oczywiście, to jest wypadek przy pracy, który w ogóle nie powinien się zdarzyć. Ja nie wiem, y, jaka, była, y, y, jaka była, treść tej koperty i y, y, jakie to były dokumenty. No, no może pani zapytać ministra Szyszko. Na pewno to będzie wyjaśnione. Natomiast jeżeli chodzi o panią minister Małgorzatę Sadurską, to jest to osoba, która posiada wszelkie kompetencje do tego, żeby akurat do, trafić do spółki, do której trafiła i nie widzę tutaj niczego nadzwyczajnego. Jeżeli pani minister, w tej chwili pani prezes Małgorzata Sadurska nie sprawdzi się na swojej funkcji, to będzie musiała odejść z PZU, czy każdy inny prezes, bo to dotyczy wszystkich i Myśmy tych zmian nie bali się robić w spółkach skarbu państwa, a wyniki spółek skarbu państwa pokazują, że zarządy w tej chwili działają na zupełnie inaczej niż nasi poprzednicy. Okazuje się, że spółki skarbu państwa mogą przynosić bardzo dobre wyniki, mogą inwestować i mogą angażować się w rozwój polskiej gospodarki. Co nie znaczy, jeszcze raz chcę podkreślić, że, nie, że my jesteśmy wolni od tego, ażeby nie dbać i nie pilnować, Standardów. Standardów i tego, w jaki sposób ta władza, nasza władza realizuje swoją misję. Pani premier ocenia ministrów, ale wkrótce prawo i sprawiedliwość oceni panią, tak można ogólnie powiedzieć. 1 lipca Kongres Prawa i Sprawiedliwości przy susze. No, ale te zmiany personalne podobno jeżeli mają być, chociaż nieoficjalnie na przykład Polska Agencja Prasowa podaje, że, że nie są spodziewane, no to mogą nastąpić w listopadzie grudniu. Pani się spodziewa, jakiej oceny ze strony partii rządzącej? Pewnie nie jest tak, że się spotkacie po raz pierwszy od objęcia rządów, no ale jakaś pani jest członkiem tej partii, ale jakaś, jakaś ocena może być, tak? Pani ja oczekuję przede wszystkim na ocenę uczciwą i sprawiedliwą. Nie, nie zależy mi na laurkach i nie chodzi o to, żeby rząd otrzymał laurkę, bo partia rządząca, która tworzy rząd, jest przede wszystkim odpowiedzialna za to, żeby cały czas ten rząd kontrolować, wskazywać na to, co trzeba poprawić, recenzować. A w tym listopadzie, grudniu ta recenzja może być taka, że zmiany personalne w pani gabinecie mogą nastąpić? Zmiany personalne w rządzie mogą nastąpić praktycznie z dnia na dzień, każdego dnia. I tak się też dzieje, bo przecież rotacja chociażby na stanowiskach wiceministrów jest bardzo y, duża. Ona nie jest spektakularna, więc bardzo często wiceministrowie po prostu Czyli odchodzą. Czy ktoś się, ja się nie sprawdza? Do widzenia? Część się ktoś się nie sprawdza, odchodzi. Ktoś odchodzi też dlatego, że uważa, że powinien już że ma inne plany zawodowe, że jest zmęczony. Bardzo często odchodzą też wiceministrowie z bardzo prozaicznych względów. Dobrze, pani minister, względów, jeszcze w takim razie, czy minister zdrowia rodzinnej? ma pani poparcie, bo to też budzi dzisiaj kontrowersję w tym projekcie, żeby także spzoz czyli te samodzielne, okay. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tak jak szpitale przekształcone w spółki, mogły pobierać opłaty za usługi nadlimitowe, ponadlimitowe, czyli te, za które nie jest w stanie już zapłacić NFZ, a na które jest zapotrzebowanie. Ja nie ukrywam, że poprosiłam ministra Radziwiłła o wyjaśnienie tej sprawy, dlatego że po ukazaniu się informacji o skierowaniu do konsultacji społecznych tego projektu rozmawiałam z nim, on tłumaczy to koniecznością dostosowania Y, tych przepisów, które są w tej chwili do aktualnej sytuacji również y, szpitali publicznych. No niemniej jednak y, y, jestem z nim umówiona na rozmowę i będę żądać od niego wyjaśnień. Popiera dlatego, pani ten pomysł? Y, dlatego, że y, deklarowałam i to jest y, program Prawa i Sprawiedliwości, który my realizujemy. Służba publiczna ma być bezpłatna dla pacjentów. Czyli nie? Według mnie w tej chwili nie ma takich możliwości, abyśmy wprowadzali świadczenia odpłatne, chyba, że pan minister zdrowia jest w stanie mi uzasadnić, że nie wpłynie to na, y, możli na y, dostępność pacjentów do y, świadczeń zdrowotnych, że nie wpłynie to na to, że będą dzieleni pacjenci na, leps na lepszych i na gorszych. Na pewno nie zgodzę się na to, ażebyśmy wprowadzili przepisy, które zróżnicują pacjentów. Y, doprowadzą do tego, że ci, którzy będą Będą mieli pieniądze, będzie ich na to stać, będą mogli szybciej uzyskać pomoc lekarską. Takie, y, takie rozwiązania w publicznej niemożliwe. służbie zdrowia są niemożliwe. To jest Studio Telewizyjne w Polsce.pl i powoli nasze spotkanie z panią premier Baratą Szydło dobiega końca. I na koniec, pani premier, pani zaraz pędzi na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z krajami Beneluxu. I czytam, że w tem, wśród tematów przyszłość Unii, rozumiem, Brexit, można rozmawiać, ale także kryzys imigracyjny. No, y, kraje Wyszehradu nie dla przymusowej relokacji, kraje Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg, to jest awangarda. Jak to połączyć? Co tutaj można wspólnie ustalić? To jest bardzo ciekawe spotkanie, i muszę powiedzieć, że wszyscy. W świecie pełnym e, izolacji polskiej. E, tak, w świecie pełnym izolacji. Rzeczywiście spotykają się dwie bardzo wyraziste grupy, bo i Wyszehrad i Benelux to są dwa bardzo silne podmioty w Unii Europejskiej, bardzo mocno zdefiniowane, szczególnie w ostatnim, w ostatnim okresie właśnie tego kryzysu migracyjnego, mocno wyrażające swoje stanowiska i też nie ukrywamy, odmienne. Więc myślę, że to będzie ciekawa rozmowa. Ale takie rozmowy są właśnie potrzebne po to, żebyśmy wypracowywali konsensus, rozumieli się nawzajem, żebyśmy szukali takich rozwiązań, które będą akceptowalne dla większości. To nie jest tak, że my wszyscy, 27 państw zgadza się na wszystko i będzie się zgadzało na wszystko i będziemy dla każdego rozwiązania proponowane, będą idealne. Nie ma takiego świata. Ale jeżeli Unia Europejska i państwa członkowskie nie będą ze sobą rozmawiały, tylko będzie siłą narzucać Próba narzucania różnych rozwiązań poprzez straszenie, poprzez szantaż i takie najbardziej niskie argumenty, jakimi są sprawy finansowe, ale które oczywiście w Unii Europejskiej grają ogromną rolę. To Unia Europejska ma przed sobą słabą przyszłość. Jeżeli będziemy realizować politykę europejską w ramach przyjętych przez wszystkich traktatów i szanować się wzajemnie, to Unia Europejska ma szansę na to, żeby poradzić sobie z kryzysami i pójść do przodu. Ale do tego potrzebna jest między innymi. Dzisiaj rozmowa. to spotkanie Grupa Wyszekradzka i Bruksela. Pani premier dzisiaj ma bardzo wypełniony kalendarz, jak codziennie zresztą. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie bardzo. w studiu telewizyjnym w Polsce.pl za chwilę m, dalszy program. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję i życzę powodzenia w Polsce.pl. Dziękuję bardzo.